Enkodery i dekodery od Visionary Solutions, głośniki L-Class od QSC, ekrany LED Chip on Board od Sharpneck, New Line na targach BED, Jabra pierwsza dołączyła do nowego ekosystemu Microsoft. Zapraszam do kolejnych newsów kanału AVIT. Zostańcie z nami. Święta, święta i po świętach. Warto sprawdzić co nowego w tematyce ProAV. Jeśli ktoś z Was spędzał święta w Londynie, to może widział największą na świecie przestrzeń imersyjną, która znajduje się na West Endzie w nowo otwartym Alternet Now Building i która właśnie została dodana do listy największych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii. Ten gigantyczny ekran LED o powierzchni 2000 m2 z widokiem 360 stopni i rozdzielczością 8K naprawdę robi wrażenie. Całość sterowana jest za pomocą tylko trzech kontrolerów, nie 2K, nie 4K, ale za to 64K. Za dźwięk odpowiada system dźwięku imersyjnego L Acoustics L ISA, wspomagany przez sieciowy system QSYS firmy QSC. Przewiduje się, że to miejsce odwiedzi w tym roku około 4 miliony turystów. Może będziecie jednymi z nich. Zostajemy przy firmie QSC, która zaprezentowała nową generację inteligentnych, aktywnych głośników L-Class. Nowe aktywne głośniki liniowe to dwa dwudrożne modele 8 i 12-calowy, uzupełnione aktywnym 18-calowym sabuferem. Umożliwiają połączenia łańcuchowe dla sygnałów analogowych i cyfrowych, a wbudowany interfejs Dante łączy głośniki z sieciowymi systemami AV i podłączonymi scenami. W nowej serii, poza doskonałą jakością dźwięku, postawiono na łatwość użytkowania. System podwieszania może obsłużyć tylko jedna osoba, która za pomocą jednego przycisku może optymalizować pracę pojedynczego modelu lub całego zestawu. Z kolei aplikacja na smartfon ułatwia projektowanie, konfigurowanie, sterowanie i monitorowanie całych zestawów. Przypominamy, iż dystrybutorem QSC w Polsce jest firma Applaus. Na zakończonych niedawno targach edukacyjnych BED w Londynie firma New Line zaprezentowała monitory interaktywne z najnowszej linii 2023, w tym z serii Lyra, Elara oraz najwyższej Vega. Monitory oparte są o system Android 11. Wyposażony w złącze USB-C z możliwością ładowania z mocą do 100W. Oferują łączność bezprzewodową Wi-Fi 6.0 i Bluetooth 5.2. Firma Newline oferuje również bogaty wybór oprogramowania z bogatą galerią narzędzi tematycznych, ułatwiających pracę nauczycieli. Dystrybutorem monitorów Newline w Polsce jest firma Agraf. Sharpnek wprowadza do oferty nowe ekrany LED z serii FC z technologią Chip On Board. Głęboka czerń, poziomy kontrastu 20 tysięcy do jednego zapewniają najwyższą jakość obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. O więcej szczegółów poprosiliśmy eksperta od ekranów LED. FC to doskonałe uzupełnienie obecnie istniejących serii ekranów LEDowych od Sharpnek, czyli prostej serii budżetowej oraz dwóch serii zaawansowanych serii FE i FA. E, seria FC bazuje na technologii COB Flip Chip, czyli można powiedzieć najbardziej zaawansowanej technologii obecnie e, dostępnej na rynku. Technologia ta pozwala na po pierwsze ograniczenie możliwości uszkodzenia ekranu, przez to, że cały ekran, całe pikselkarce zalane są poprzez ep epoksydem. Po drugie, bardzo mocno ogranicza zużycie energii, nawet o 40% w porównaniu do technologii SMD, no i oferuje zdecydowanie głębsze poziomy czerni. Technologia COB to również no, lepsza inwestycja na przyszłość, ponieważ takie ekrany po prostu dłużej działają. Przy okazji ekranów z serii FC, Warto też przypomnieć o technologii GOB, czyli takiej technologii, która chce być podobna do technologii COB, a to jest takie powiedzmy technologia SMD zalana epoksydem, i tutaj no, ona jakby dziedzicie wszystkie wady obydwu technologii, czyli zarówno technologii SMD i technologii COB. Więc moja rekomendacja jest taka, żeby albo wybierać technologię SMD, albo jeżeli potrzebujemy produktu rzeczywiście premium odpo odpornego na uszkodzenia właśnie technologię COB od Sharpnek w serii FC. Na koniec mogę tylko powiedzieć, że ekrany będą dostępne w pitchach 095, 12 i 15. Na zakończonej konferencji w Orlando Microsoft przedstawił platformę ekosystemu urządzeń zbudowaną w oparciu o Android Open Source Project, jest zoptymalizowaną pod kątem urządzeń dla Microsoft Teams. Pierwszym urządzeniem współpracującym z nowym ekosystemem Microsoft jest PanaCast 50 Video Bar. System firmy Jabra. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziecie w naszych materiałach z targów ISE, link w opisie. A mówiąc o firmie Microsoft, warto wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu świętowała rocznicę powstania. Wiecie, ile ma już lat? 30? 40? Dokładnie 48. Microsoft został założony 4 kwietnia 1975 roku. Gratulacje. Co ciekawe, Bill Gates miał wtedy 20 lat. A pierwsze logo stworzył wraz z Paul Olenem w ciągu jednego dnia, wykorzystując program w Basicu, jak głosi plotka. Visionary wprowadza na rynek serię piątą, czyli kolejną generację znanej serii Packet AV Matrix. Nowe enkodery i dekodery transmitują sygnały wideo w rozdzielczości 4K60-444 w sieciach 1-gigabitowych i zapewniają doskonałą jakość przesyłanego obrazu i dźwięku. Wykorzystując sieć IP, pozwalają również na rozszerzenie portów USB w trybie izochronicznym oraz na obsługę kanału zwrotnego dźwięku ARC. To znacznie upraszcza konfigurację i obsługę wideokonferencji oraz eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych kabli lub sprzętu. Praktyczną funkcją jest też możliwość podglądu wideo w celu zdalnego monitorowania systemu AV w czasie rzeczywistym. Umożliwia to funkcja podstrumienia NJPG, Full Motion. Nowa seria 5 Visionary Solutions z pewnością podnosi poprzeczkę dla systemów AV over IP. Tego typu rozwiązania spotykane są np. Na, na dużych obiektach, w salach konferencyjnych i w pomieszczeniach treningowych. Niedawno tego typu system zainstalowano na stadionie Philadelphia Eagles w USA. Co ciekawe, jednym z argumentów wyboru tego systemu była kompatybilność i łatwość integracji z systemem Q-SYS firmy QSC. Przypominamy, że dystrybutorem produktów firmy Visionary Solutions w Polsce jest firma Polsound. Przy okazji warto nadmienić, że Polsound będzie również polskim dystrybutorem marki Sear Vision. Już w przyszłym tygodniu, od 19 do 20 kwietnia, w Janowie Podlaskim odbędzie się kolejna edycja Spinu, czyli spotkanie projektantów instalacji niskoprądowych. Tematyka edycji wiosennej spinu jak zwykle zapowiada się bardzo interesująco. Od systemów sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu, zarządzania budynkiem nowoczesnych systemów CCTV poprzez systemy zasilania gwarantowanego, rozwiązania Data Center, systemy parkingowe po profesjonalne rozwiązania sieciowe i multimedialne. Link do rejestracji oraz bardziej szczegółowych informacji na temat tej imprezy znajdziecie w w opisie. Natomiast naszą relację oraz wiele wywiadów z jesiennej edycji Spinu znajdziecie na stronie internetowej avitinfo.pl. Warto tam zaglądać. Na koniec wybiegamy jeszcze dalej w przyszłość. Sony rusza w trasę po Europie. Dwa specjalnie zaprojektowane TIRy odwiedzą 17 europejskich krajów, w tym Polskę. 8 maja w Warszawie i 10 maja w Krakowie. Rezerwujcie czas. Będzie to wspaniała okazja, by poznać najnowsze urządzenia i rozwiązania dla biznesu. Jak informuje Piotr Gajewski z Sony Professional Solutions Europe, pokaz profesjonalnych monitorów będzie objęty klauzulą poufności z uwagi na przedpremierowe prezentacje urządzeń, które swoje premiery będą mieć dopiero kilka tygodni później. Można będzie zobaczyć m.in. jak działa system Teos czy też Bravia Supervisor, a także rozwiązania z zakresu orientacji przestrzennej, biurowej, edukacyjnej oraz Digital Signage. Będzie też prezentowana kamera PTZ SRG A40 z funkcją automatycznego śledzenia, wspomagana przez sztuczną inteligencję, którą pokazaliśmy już w naszej relacji z targów ISE 2023. Link do filmu w opisie. Formularz rejestracyjny na tę oryginalną trasę Sony po Europie będzie można znaleźć w opisie do tego odcinka newsów AVIT. Na tym kończymy AVIT News. Pamiętajcie o subskrypcji kanału AVIT oraz o artykułach i podcastach na stronie avitinfo.pl. Udanego tygodnia. Cześć.